Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z vlogiem kolejnym, takim wiecie, przed Dniem Dziecka. I mamy tu kilka fajnych książek, o których chcemy Wam opowiadać i które będziemy czytały. Jakby na bieżąco tego vloga, nie przejmujcie się moim palcem, skaleczyłam go dzisiaj bardzo mocno. Nie przejmujcie się też moimi włosami. Nie wiem, co tu się dzieje, 60. dzień kwarantanny, nie ma lekko w życiu. Jak Ty się czujesz, Tola? Nie jest najgorzej. Tola ma jutro ogromną zmianę, ponieważ Tola będzie miała jutro ścinane włosy, co na pewno też będziecie jakby efekty tego mogli zobaczyć już niedługo. No to co, to my teraz szybko pokażemy Wam, jakie książki przygotowałyśmy sobie do czytania tego vloga. No i myślę, że bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! To będzie taki ekspresowy tylko klip na początek. Ja czytam Jeden z nas, Asne Seierstadt. Jestem w połowie równo. Jak na razie bardzo mi się podoba, chociaż jest troszeczkę inny niż się spodziewałam, że będzie. Poza tym wczoraj zaczęłam nekrosytuację, perełki z życia grabarza. Jestem tutaj i strasznie są fajne, takie niezobowiązujące, ale bardzo pozytywnie. No i co obie będziemy sobie podczytywać, to są baśnie, których nie czytano dziewczynkom, ponieważ postanowiłyśmy sobie zrobić właśnie takie coś, że wieczorkiem sobie będziemy siedzieć i czytać sobie te baśnie, bo jesteśmy obie bardzo ciekawe, tak, czy to rzeczywiście będą po prostu jakieś fajne i nowe rzeczy, czy no, okaże się, jak przeczytamy. Ja będę kończyć każdego dnia. Ja jestem chyba też w połowie, czy coś? Tak. Na razie mi się podoba, chociaż początek był dosyć marny. Powiem Wam później. Hotel Winter House, którego jestem niesamowicie ciekawa, bo zapowiada się świetnie. Naprawdę. To opowiada o dziewczynie, która zostaje wysłana do tajemniczego hotelu przez jej wujostwo. No i tam ma różne przygody i dotyczące każdego, bardzo fajnie, każdego mieszkańca hotelu. No. I to jest kryminał młodzieżowy. Tak. Tak. No i moja ukochana seria Zbrodnie pierwszej klasy, to jest akurat kolejny tom. Trzeci, tak. Dwa pierwsze były bardzo fajne. Tak, były naprawdę świetne. Czyli Zbrodnie nie przystoi dalej. Tak. On na pewno całą serię Wam jeszcze pokażemy, tak, w tym vlogu. Mhm. Po pierwsze są pięknie wydane, no i uwielbiam fabułę tej książki. I to, że jest opowiadana z perspektywy 12-letniej dziewczyny, która jest w moim wieku, ja bardzo rzadko czytam książki osób, które są w moim wieku. No, miła odskocznia. Także to będziemy czytały i też Tola jakby to będzie czytała, bo niedługo, czyli w czerwcu, ukazuje się szósta część tej serii chyba, która też już do nas idzie, więc Tola już w ogóle się nie mogła doczekać, tak, bo chciała to czytać szybciej. Ja mówię, poczekaj Tola do vloga. Więc przeczytałam Kosiarzy. Ale to tam kiedyś usłyszycie w podsumowaniu miesiąca. No dobra, czyli tak, tak się prezentują nasze książki obecnie czytane. I my będziemy się z Wami łączyć, jak się będzie coś działo, a będzie się na tym vlogu, myślę, działo sporo, bo mamy gościa, którego też Wam za chwilę pokażemy, o którym też mogliście wiedzieć, jeżeli obserwujecie nas na Instagramie, do czego Was zachęcamy. No i dobra, to tyle od nas, widzimy się w następnym klipie. Gdzie Tola jedziesz? Ja do fryzjera. I co będziesz robić? Ścinać włosy. Nie mów nic więcej, pokażemy wszystkim twój efekt już po tym. I mamy nadzieję, że ci się najbardziej spodoba na świecie, bo to przecież o ciebie chodzi, prawda? No, dokładnie.
właśnie ścięłam włosy i dla mnie to jest taki szok, taka zmiana. No bardzo mi się podoba na razie, uważam, że to jest po prostu niesamowite. Dziękuję też za całe to wsparcie, jakie mam od Was w komentarzach. To bardzo dużo dla mnie znaczy. Ale przyszłam Wam też poopowiadać trochę o tym, co udało mi się przeczytać. Każdego dnia. To opowiada o chłopaku, który każdego dnia budzi się w innym ciele. Tylko na jeden dzień. Ma inną płeć, wszystko tam się różni. Jedyne, co się nie zmienia, zawsze jest w tym samym wieku. Uważam, że początek był naprawdę kiepski, bo on spotyka pewną dziewczynę, kiedy jest w ciele jakiegoś chłopaka, jego dziewczynę właśnie, i od razu się w niej zakochuje, od razu ona jest inna, od razu ona jest wyjątkowa, on to wyedukował tylko po wyglądzie. Ale jeżeli chodzi o różnorodność postaci, w jakich ciele jest, jest naprawdę dobrze. Ja czuję po prostu każdą odrębną historię, co jest super. I poza tym początkiem naprawdę wszystko jest w porządku. Jak już widzieliście wcześniej, czytam teraz Zbrodnie pierwszej klasy, czyli trzeci tom Zbrodni niezbyt eleganckiej. I mało powiedziałam o poprzednich dwóch częściach, więc teraz co zrobię? Cała ta seria to są kryminały młodzieżowe, niesamowicie wykreowane postacie. I mimo tego, że druga część podobała mi się trochę mniej, bo była dosyć powtarzalna i podobna do pierwszej, to mimo wszystko to są 4 gwiazdki i 5 dla pierwszej części, bo ja po prostu czuję ten strach głównej bohaterki przed tym, co się dzieje. To jest bardzo ludzkie i to mi się bardzo podoba. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłam, bo bardzo rzadko czytam kryminały i tym bardziej młodzieżowe. I wydaje mi się, że właśnie od tych książek, od tej serii zacznę czytać tego więcej. Ale wracając do naszej trzeciej części, dopiero zaczęłam, jestem na 30-20 stronie. Na razie jeszcze nie wiem, co o niej myśleć, bo każdy początek jest taki troszkę na wprowadzenie. Za każdym razem przypominamy delikatnie historię z pierwszej części, z kolejnych części. Cieszę się bardzo, że wróciłam do tych bohaterów, bo ja ich uwielbiam. Hotel Winterhouse. Hotel Winterhouse opowiada o dziewczynie, która zostaje wysłana do właśnie tego tajemniczego hotelu Winterhouse przez wujostwo i odkrywa zagadki tego hotelu. Pomysł na fabułę jest naprawdę świetny, tak samo jak styl pisania. Uważam też, że hotel jest naprawdę dobrze mi pokazany, że ja wiem, gdzie co jest, że jestem w stanie poprowadzić w jakiś sposób bohaterkę. I to, co mi się nie podoba. No, główna bohaterka na pewno mi się nie podoba, jest mocno wyidealizowana. Jest też dosyć infantylnie czasami napisana i sama główna bohaterka jest dosyć infantylna. Na pewno podoba mi się mniej niż Zbrodnia nieprzystojnej damy, która jest naprawdę genialna. Słuchajcie, przychodzimy do Was, tutaj zaraz jeszcze przyjdzie Tolka, bo właśnie nagrywałyśmy dla Was film, czyli Book Haul, który możecie już od soboty zobaczyć na kanale, więc serdecznie Was tam odsyłamy. A my chcemy Wam pokazać, bo dostałyśmy paczuchę, właściwie Tola dostała i zaraz Wam sama opowie, bo to bardzo miła sprawa. Słuchajcie, dostałyśmy od pewnej bardzo miłej widzki, którą bardzo pozdrawiamy. Julki. Także Julio, sprawiłaś, że Tola uśmiechała się przez cały dzień. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy, bo tak. To jest ogromnie miłe, że chciałaś nam to wysłać i zaraz Wam pokażemy, co tutaj jest. Dostałyśmy 3 części GON, bo w ostatnim filmie mówiłyśmy, że właśnie brakuje nam 2 i dostałyśmy również pierwszą część. I zdecydowała się nam wysłać swoje stare egzemplarze, które są w ogóle w przepięknej, jakby w przepięknej formie, bo bardzo są zadbane. Tak. Tola jest po prostu tak szczęśliwa. Tak, jestem po prostu pod wrażeniem, no tak się cieszę. Tola, jak ja jej to powiedziałam, słuchajcie, to Tola aż się wzruszyła, że ktoś taki gest chciał po prostu w naszą stronę, wiecie, nam to dać. Moc przytulasków dla Julki. Tak, no i mamy tu fazę 5 i fazę 6, czyli mamy teraz całą serię i słuchajcie, dostałyśmy też od niej fazę 1, czyli niepokój, który my już mamy, dlatego zdecydowałyśmy się, że stary egzemplarz przekażemy dalej. Wyszerzyć miłość GONu. Wyszerzyć miłość do GON, także przekazujemy tak, czytać ci bardzo chętnie. Tak, pałeczkę i teraz Madzia będzie to czytać, a my sobie zostawimy i jesteśmy bardzo wdzięczne. Tak, to jest niesamowite, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Tola się po prostu wzrusza, bo Tola to wrażliwiec. Także bardzo jeszcze raz Ci dziękujemy. No i mamy nowe książki na naszych półkach.
Jest sobota, godzina 14 i ja przychodzę do Was z update'em czytelniczym. Przyznaję się bez bicia, nie mam dobrego czytelniczo okresu, jak już na pewno wszyscy wiecie, bo trąbię o tym od początku maja. Natomiast no nie mogę się zebrać, nie mogę nic czytać, a to co czytam generalnie mi się z natury nie podoba. No i tak, skończyłam dzisiaj Nekrosytuację, czyli Perełki z życia grabarza. Jest to książka, która zapowiadała się świetnie i do 30% była bardzo fajna. Natomiast no, ona nie jest gruba, ale bardzo dużo tych historii już w pewnym momencie się powtarza i to traci troszeczkę sens. Bardzo dużo z tych opowiadań nie miało puenty, było tylko takimi anegdotami bez jakby, wiecie, większej głębi. Humor też nie do końca był mój. Ja też w ogóle z francuskim humorem akurat się nie do końca zgrywam. No nie poszerzę to Wam horyzontów, nie wytłumaczę Wam nic, wiecie, o pracy grabarza, tylko raczej o zachowaniach różnych ludzkich. No kto co lubi, dla mnie to jest 3 na 5. Jeden z nas, jestem tutaj, więc przy końcu coś mi osobiście nie gra z tą książką. Jeszcze nie wiem co, postaram się Wam to wytłumaczyć, jak trochę to przetrawię. Natomiast to na pewno jest bardzo dobra książka. Ja po prostu z nią jakoś nie mogę się, wiecie, złączyć, więc na razie nic nie chcę o tym mówić, bo no bo najpierw skończę i wtedy powiem wszystkie moje opinie. Podczytuję sobie również baśnie, których nie czytano dziewczynkom, czyli coś, co jest na pewno świetną rzeczą, szczególnie dla młodszych. To są baśnie o kobietach głównie, z różnych, najróżniejszych zakątków świata, z, wiecie, z Afryki, z Norwegii, z Australii. I jest to na pewno świetny prezent dla dziecka, które na przykład nie czyta, a chcielibyśmy, żeby zaczęło, więc można coś takiego spróbować mu wziąć i zaciekawić go, bo to naprawdę czyta się po prostu bardzo szybko, są przepięknie napisane, no i do tego wydanie też jest piękne, więc myślę, że na prezent bardzo fajna książka. No i mówiłam Wam, że nie czytam, więc żeby wyjść z tego dołka, przygotowałam sobie dwie jakże przyjemne i krótkie książki. Po pierwsze, przyszła do mnie 2 dni temu Duna Franka Herberta. Bardzo dużo osób mi pisało, że powinnam to spróbować, więc słuchajcie, oto mam. Jest to odrobinkę przerażające, natomiast nie mogę się trochę doczekać, więc myślę, że będę to zaczynać dzisiaj wieczorem. Zobaczymy, jak mi z tym pójdzie. Pewnie będę to czytała 17 tysięcy lat, więc w ogóle jakby, wiecie, przygotujcie się, że będziecie czekać na moją opinię. I wzięłam sobie też Agatę Christie i nie było już nikogo, bo bardzo dawno nie czytałam kryminału, takiego, wiecie, prawdziwego i pomyślałam sobie, że sobie przeczytam, bo on już mi się spodoba, szczególnie, że ja Christie jeszcze nic chyba nigdy nie czytałam. Więc tak się przedstawiał mój update czytelniczy. Trochę mierny, mówiąc szczerze, ale no jakoś taki jest okres teraz. Może to ta kwarantanna, może po prostu mój wewnętrzny jakiś, wiecie, problem. I teraz następny klip, który zobaczycie w tym vlogu. Cofniemy się trochę do przeszłości, bo pokażemy Wam coś, co nagraliśmy podczas tworzenia audiobooka, bo my jako rodzina, tak w czwórkę, nagrywaliśmy właśnie audiobooka, który już jest skończony i niedługo będzie miał swoją premierę, chyba 1 czerwca na Dzień Dziecka. I jest to bajka i to zrobiliśmy w formie słuchowiska. Nasz tata podstawił muzykę, my robiliśmy tam różne głosy, więc możecie kawałek teraz zobaczyć, a jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem bardziej, no to może w przyszłym filmie Wam jeszcze trochę o tym opowiemy. Więc no, zapraszam Was tam i bawcie się dobrze. I na to wszystko Albatros spojrzał rozczarowanym wzrokiem na ptaki. Wziął głęboki oddech i zaczął śpiewać smutną piosenkę o tym, jak to wszyscy myślą, że przynosi pecha marynarzom. Kła, kła, kła. Brawo. Dlaczego ja mam taką partię? Kła, kła. Ja nie mogę tego zrobić. Dajesz, no. Kła, kła, kła. Jezu! No? Ale się nie uda. Kła, kła, kła. Pii. Ale później jeszcze musisz kła, kła. Thank you.
świata. Właśnie zdarzyły się kilka zwrotów akcji pod rząd i one są tak niesamowite i tyle mi tutaj zmieniają. No, są super. Więc na razie to jest moja ulubiona część tych wszystkich. Cześć, ja się z wami witam w takim, wiecie, wyglądzie trochę sauté, ale po prostu przeczytałam przez ostatnie parę godzin trochę rzeczy fajnych i przychodzę na świeżo wam o nich opowiedzieć, a poza tym przyszły do nas dzisiaj dwie nowe książki, więc też je wam pokażę. Jeden z nas absolutnie ani strony nie przeczytałam, Duna. Słuchajcie, wygląda to bardzo miernie, ale ja już przeczytałam 120 stron, więc to tylko tak się wydaje, że tak niewiele. Może kilka słów o Dune. Duna to jest klasyka science fiction, bardzo taka, wiecie, potężna i długa i rozbudowana. Generalnie o fabule to ja wam za dużo tu nie powiem, bo po tych 120 stronach wydarzyło się na razie niewiele, co o dziwo mnie nie irytuje, ponieważ napisana jest genialnie, uważam. Styl pisania Herberta to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące przeżycie. Natomiast, no jak mówię, na razie się nic nie wydarzyło i to na pewno nie będzie prosta lektura, żeby ją czytać, ale jak na razie moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne, więc bardzo się cieszę. No i słuchajcie, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu wygląda na to, że Agatha Christie przełamuje mój dołek czytelniczy, dlatego że zostało mi tylko tyle. I nie było już nikogo, to jest oczywiście klasyka kryminału, 10 osób na wyspie i co jakiś czas po kolei oni umierają. I morderca inspiruje się wierszykiem o 10 tam żołnierzykach w tym wydaniu. Na pewno nie jest to nic trudnego w odbiorze i nic ambitnego. Niby klasyka kryminału, natomiast płynie się przez to bardzo szybko. Styl pisania jest też bardzo przystępny, chociaż ja osobiście jego fanem nie jestem i nie będę. Historia jest ciekawa, ciężko na przykład mi się połapać, kto będzie tym, wiecie, złym mordercą. Natomiast mój duży zarzut to to, że 10 bohaterów, z których bardzo ciężko mi się ich rozróżnia, to znaczy wszyscy mężczyźni są, jeden jest policjantem, drugi jest prawnikiem, trzeci jest lekarzem, ale generalnie oni wszyscy są bardzo podobnymi charakterologicznie postaciami, tak samo kobiety. Ciężko mi się ich rozróżnia i też jakby nie zagłębiam się, wiecie, emocjonalnie w tych bohaterów, więc jakby jeśli o to chodzi, no to na pewno jest duży minus, ale jako czystą rozrywkę myślę, że będę polecać, ale też zobaczymy, jak się skończy. I teraz dwie książki, które do nas przyszły. Przede wszystkim Zbrodnia na receptę, czyli szósty tom Zbrodni niezbyt eleganckiej. Jak wiecie, Tola czyta właśnie trzecią, jest absolutnie w tej serii zakochana i na pewno będzie ją polecała wszystkim ludziom w ogóle. Ja też na pewno ją będę czytać, jak tylko będę miała ochotę właśnie na takie coś bardzo lekkiego i po prostu młodzieżowego. No także przyszło do nas, chyba jeszcze premiery nie było, ale będzie za bardzo niedługo, więc wam pokazuję. I co jeszcze dzisiaj do nas przyszło, to 10 tysięcy drzwi Alixa Harrowa. To jest książka, też premierę będzie miała niedługo i jest to coś, nad czym zachwycała się bardzo Nicola z kanału Dr. Book i ona to chyba czytała w oryginale, tak mi się wydaje. Jestem bardzo ciekawa. To jest taka fantastyka chyba młodzieżowo, jakaś taka bardziej dorosła, o dziewczynie, która przechodzi przez drzwi i tam coś się dzieje za tymi drzwiami. Nie mam pojęcia, bo też wolę iść w tą książkę nie wiedząc za dużo. Natomiast jest bardzo dużo osób mówi, że jest piękna. Już zaczęłam, bo przeczytałam, wow, 4 strony i rzeczywiście styl pisania jest bardzo, bardzo ładny.
taki poetycki. To tyle, jeśli chodzi o mój update czytelniczy. I jeszcze tylko chciałam Wam powiedzieć, bo chyba w poprzednim klipie nie powiedziałam Wam a propos audiobooka nawet, jak on się nazywa. Więc brawa dla tej pani, teraz Wam powiem. Słuchajcie, to były Ptaki Dziwaki autorstwa Patrycji Mnich, które będą dostępne na Empiku. Więc tylko takie małe doszczególnienie, jeżeli jesteście ciekawi. Możecie też pytać nas w komentarzach albo pisać na Instagramie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej. To na pewno Wam odpowiemy, bo też czytamy wszystkie komentarze i widzimy wszystkie wiadomości. Także to tyle. Ja na dzisiaj się żegnam i odezwę się do Was już jutro. Słuchajcie, ja skończyłam już Zbrodnie pierwszej klasy. Uważam, że to jest kompletna 5 na 5. To jest coś zupełnie odmiennego od poprzednich dwóch części. No, te zwroty akcji, które dzieją się pod koniec, są naprawdę niesamowite i uważam, że to, jak skomplikowana jest ta cała sprawa, och, naprawdę, bardzo mi się podobało. Uważam, że to najlepsze ze wszystkich części. Jestem bardzo zaskoczona, bo druga część podobała mi się dosyć średnio. W sensie nie była zła, ale była gorsza od pierwszej, a ta jest kompletnym boomem. I od razu sobie wzięłam bardzo brudną grę, czyli kolejny tom Zbrodni niezbyt elegancki. Czyli co, polecasz tą serię? Bardzo. A myślisz, że mi się spodobałaby? Uważam, że nie jest aż tak dziecięca, żeby ci się mogła nie spodobać. No to dobrze, to może sobie chapnę pierwszy tom. Miło by było. Środa, kiedy to nagrywamy, godzina, nie wiem, 13, o 18 ten film będzie już na kanale, więc ostatni raz tutaj się z Wami przyjdziemy i opowiemy Wam trochę o książkach, które czytałyśmy przez ostatni tydzień. Jak już widzieliście, ja skończyłam Zbrodnie pierwszej klasy. Powiem Wam, że ja się zakochałam kompletnie, to jest najlepszy ze wszystkich tomów, które dotychczas czytałam i na pewno będę czytać dalsze części. Uważam, że zwroty akcji, które są na koniec, są takie niesamowite i że cała sprawa jest tak zawiła. Uważam też, że bohaterowie byli genialnie wykreowani. Szczególnie lubię właśnie główną bohaterkę Hazel, która jest Chinką, a to jest rzadko pokazywane. I ona też, ona ma 12, tam 14 lat. I ona też pokazuje, jak ona się zmaga z tym, że jest w Anglii, że mimo wszystko wszyscy się na nią dziwnie patrzą. Także dla mnie to jest 5 na 5. Każdy powinien to przeczytać. To teraz szybko ja... To przemilczmy, ja nie wiem, muszę zrobić sobie z tym przerwę, bo i tak nie idzie mi to najlepiej. Jeśli chodzi o Dune, to przeczytałam dosłownie kilka stron, więc sorry, ale za to skończyłam Agatę Christie i nie było już nikogo. Słuchajcie, bardzo przyjemna, taka lekka bardzo książka, ciekawa. Także słuchajcie, ja polecam, jest naprawdę bardzo w porządku, bardzo porządna książka. Myślę, że jest to jedna z lepszych książek Agaty Christie, żeby zacząć. Bo no, nie dało się jej odłożyć. Bardzo ciekawa. Polecam. Hotel Winterhouse skończyłam i uważam, że gdybym była młodsza, spodobałoby mi się bardziej. Przez to, że bohaterka jest taka, a nie inna. Przez to, że jest dosyć dziecięca. Ale naprawdę miałoby to szansę u mnie, może nawet na 5 gwiazdek, gdybym była po prostu młodsza. Cała seria Zbrodni niezbyt eleganckiej postawiła bardzo wysoko poprzeczkę, dlatego podeszłam też do tego z bardzo dużymi oczekiwaniami. Więc no niestety było delikatne rozczarowanie. Wolałabym, żeby to właśnie wpadało w tamte klimaty, niż te dosyć infantylne, które tutaj mamy. Ale generalnie uważasz, że historia jest ciekawa? Tak, chociaż jest tam trochę magii, co mi się nie podoba, bo myślałam, że to będzie bardziej, no wiecie. Ale gdyby na przykład ktoś chciał zachęcić jakiegoś, na przykład rodzeństwo młodsze, to uważasz, że to jest dobra książka? Tak, uważam, że od 9 lat, 8 nawet może, w górę, tak. Aha, no to super. Czyli będziesz kontynuować z tą serią, bo może w następnych częściach tej Możliwe, książki ona tak, będzie starsza tak, i trochę tak. Inaczej prowadzona. Mam nadzieję. A jeszcze bardzo duży plus za klimat książki, bo to Hotel Winterhouse, czyli jest zima, ona tu jest na Boże Narodzenie i to czuć, że to jest taka, no wiecie, to jest bardzo klimatyczny czas. Także to jest na pewno duży plus. No i jeszcze jeśli chodzi o baśnie, których nie czytano dziewczynkom, no to tak jak już Wam mówiłam, tutaj tylko przypomnę, piękna książka. My jesteśmy bardzo wielkimi fankami w ogóle takiej formy, bo tak.
My lubimy czasami od czasu do czasu po prostu poczytać sobie takie klasyczne, nieklasyczne baśnie. Bardzo mi się podobały. Będę je na pewno Wam polecać dla dzieci. No są świetne, pięknie też wyglądają na półce, co już Wam mówiłam, zresztą sami to widzicie. Tak to wygląda i jak najbardziej warte to jest Waszej uwagi. I ostatnią książką, jaką przeczytałam w vlogu, jest Każdego dnia. I powiem Wam, że początek był naprawdę kiepski, ale książka to w jaki sposób to się potoczyło. W jaki sposób w ogóle są wykreowane bohaterowie tutaj, których jest multum, no bo każdego dnia inne ciało. No i to bardzo smutne zakończenie. Ojej, to mnie rozbroiło, chciało mi się płakać, ale na moją obronę nie płakałam, więc... A myślisz, że mi takiemu czytaniu... Tak. Tak? Tak. Wow, nie spodziewałam się takiej, wiecie, od razu odpowiedzi. Mhm. Definitywnie tak. Okej, okay, no to sprawdzę. Bo to nie jest dziecięce, to jest takie właśnie mocno nastoletnie, ale to też nie jest coś w rodzaju Wszystkich chłopców, nie? Jest super, naprawdę. 10 tysięcy drzwi, jak widzicie, nie ruszyłam ani o stronę. Także nie ma co tu mówić. Także co? To teraz pokażemy Wam, co będziemy czytać za niedługo. Ja teraz a propos czytam właśnie do Wszystkich chłopców, których kochałam, zaczęłam. I tu już wystaje nasza piękna zakładka. Stałyśmy ją od Madzi, tak. Zresztą kilka takich, bo Madzi babcia je zrobiła. I to są takie, widzicie, no cudeńka. Faktowane, piękne są. Ta książka ma bardzo podzielone zdania. Dużo osób pisało, że mi się może spodobać, albo że mi się może nie spodobać. A ja uważam, że jest taka, wiecie, taka dosyć przyjemna, taka ale luźna. Dopiero zaczęłaś. Dopiero zaczęłam. No to ja będę czytała oczywiście 10 tysięcy drzwi. Będę czytała oczywiście dalej Dune. Jeden z nas chyba zrobi sobie przerwę, tak jak Wam powiedziałam, więc myślę, że jeszcze sobie wybiorę jedną książkę, którą zacznę, bo wiecie, ja jestem jakaś szalona i ja lubię w ten sposób czytać, więc dajcie mi moment, zaraz coś wymyślę. No i oczywiście będę kontynuowała serię Zbrodni niezbyt eleganckiej, tym razem bardzo brudną grę. To ja Was teraz zabiorę na chwilę po naszych półkach i razem wybierzemy jakąś książkę, którą będę czytać. Co by tu teraz przeczytać? Może ty mi pomożesz? Nie mam pojęcia. Ja będę się namawiała do pierwszej części Zbrodni, ale zależy, na co masz ochotę. No właśnie, na nic nie mam ochoty. No właśnie, tu się pojawia problem. Czyli coś lekkiego. Wiecie co? Może pora na drugi tom Zorzy Polarnej. To jest lekkie. No, a czemu nie? Słuchajcie, to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałyśmy. Mamy nadzieję, że ten film Wam się podobał. Taki troszkę luźniejszy ten vlog był, no ale wiecie jak jest. No, nie zawsze ma się po prostu najlepsze dni i nie zawsze chce się czytać, a ja nie będę na pewno czytała na siłę, bo to nie ma sensu. Tak. Dlatego, wiecie, jest taki trochę chaotyczny i trochę... No, życie. Życie się stało. Kiedy to nagrywamy, jest już Was 25 tysięcy. O Boże. Ja chyba ostatnio w każdym filmie jestem w szoku, ale no dziękujemy Wam pięknie za to, że jesteście, bo bez was to wszystko by zupełnie inaczej wyglądało, także namaste. Także nie będziemy już przedłużać. Mamy nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Wpadajcie na Instagrama, wpadajcie w komentarze, bawcie się dobrze. No i co? Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło. Cześć!